Dzień dobry! Przedstawiamy drugi sezon podcastu Słyszeć Śląsk, w którym zderzamy rzeczywistość młodych i seniorów. Posłuchajcie rozmów Małgorzaty, Natalii i Emilii na temat życia, wakacji, wychowania i dorosłości. Tymi rozmowami próbujemy zasypać międzypokoleniowe podziały i niezrozumienie różnych stylów życia. No właśnie, wakacje piękna rzecz, lubimy, kochamy wakacje. Tylko że nie zawsze można było na nie jechać. To znaczy może inaczej jechać można było, bo były bardzo mocno dostępne kolonie. Kolonie były trzy tygodnie trwały i naprawdę obojętnie w jakiej się było sytuacji finansowej, to na te kolonie, na te trzy tygodnie się jechało. Więc dzieci z, tu ze Śląska Myśmy bardzo często wyjeżdżali nad morze. Ja to w ogóle miałam taki standard, że w zimie były wakacje szklarska poręba, a w lecie były wakacje międzyzdroje. I po prostu ja już czekałam, jak słyszałam międzyzdroje, to mi się robiło słabo, a jak słyszałam szklarska poręba, to w ogóle. Prawda? Więc, <laughs> ale to były czasy szkolne. Że, że wtedy no jechaliśmy tam, gdzie nas rodzice wysłali. No, bo potem, jak już się troszeczkę było starszym, no to były już fajne wakacje, bo się jechało gdzie się chciało, ale coś za coś. Trzeba było na wziąć, pieniądze na zbierać. Więc na przykład ja jeden miesiąc pracowałam jako wychowawca, jeździłam na kolonie, bo jeszcze wtedy były. A drugi miesiąc sobie wtedy jechałam na wakacje. Moje wymarzone marzłam w namiocie, wracałam z zapaleniem yy, yy, korzonek i tak dalej. A teraz jak wy spędzacie wakacje? No ja myślę, że yy, szczególnie w, teraz, yy, w naszych czasach to jest większy wybór, zdecydowanie. Też są kolonie, obozy i tak dalej, ale nie ma z góry narzuconego, że są tam jedno czy tam dwa miejsca, w które można pojechać, tylko można sobie wybierać, czy to w Polsce, różne miejsca, czy za granicą. I teraz no, zdecydowanie jest większa różnorodność. U nas zagranica nie istniała. Nie było zagranicy. To było coś, ja wiedziałam, że jest granica, ale koniec. Żelazna kurtyna i część, i nie wiesz, co było dalej. Więc yy, dlatego, a, a dlaczego jednakowe miejscowości? Bo najczęściej zakłady pracy budowały tak zwane ośrodki swoje. I kopalnia miała, budownictwo miało, i oni najczęściej do tych ośrodków. Wysyłali tam swoje dzieci, potem dopiero nastąpiła taka wymiana, nie? że teraz zamieniamy się teraz nasze dzieci będą jeździć do rowów, a wasze dzieci będą jeździć do tych przysłowiowych Nam no, Także wielkiego wyboru nie było. A jeszcze taka propos wakacji no to pierwsze wakacje zagraniczne. To była Bułgaria oczywiście, no bo przecież jak rzecz by inaczej, musiała być Bułgaria, musiały być Złote Piaski, Darna, to już ho, 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 ale... Też trzeba było sobie zarobić na te wakacje. Nie? Ja pamiętam, że myśmy różne rzeczy wozili. Do Jugosławii pamiętam, żeśmy myśmy wozili ręczniki, takie duże, kąpielowe, olbrzymie. I za taki ręcznik to, my tak, 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 tak żyli. Ale to było wszystko, cośmy sobie sami organizowali. Nikt nam nie podawał na tacy. Nie było biura podróży, może były, ale nie wiedzieliśmy, że były biura. Jakieś podróży, na pewno były. No ale się jeździło na takie wakacje tańsze. No to było wtedy najtaniej. No teraz Bułgaria to jest popularna wśród młodzieży, która jeździ na obozy do Bułgarii właśnie. No ale to dla mnie na przykład wakacje bardziej wyglądają tak, że na pewno, no nie na pewno, że jadę z rodzicami gdzieś i z moją siostrą. I potem czas spędzam tutaj w okolicy z moimi znajomymi. Jeszcze pojadę na jakiś czas do mojej babci, sobie u niej chwilę posiedzieć. No i tak, bo no tak, ja mało jeżdżę na obozy, bo ja, jak byłam mała, to zbyt za tym nie przepadałam. Więc hmm. jakoś się tak trochę do tego zraziłam. No więc ja tak w sumie bardziej spędzam większość wakacji w okolicy, tam wyjadę parę razy, ale tak to siedzę tutaj. więc no. Ale takie wakacje uczą samodzielności, takie prawda, wakacje, na które ja jeździłam, bo, bo no, teraz właściwie jak weźmiesz sobie worek pieniędzy dobrze udeptany, to nie musisz brać walizki, prawda, bo wszystko będzie można kupić. Natomiast jak ja jeździłam na wakacje, trzeba było wziąć od igły po żelazko, bo się woziło żelazko nawet ze sobą, bo trzeba było pięknie wyglądać. A tu trzeba się było wyprasować. Nie. A teraz już, już raczej nie, tak, tak nie jest, prawda? Co pakujecie na wakacje? Ubrania, kosmetyki, jakieś na przykład gry karciane, żeby coś porobić, jeśli nie będzie internetu. Ehm. No właśnie, jeśli nie będzie internetu. No, i coś jeszcze? No nie ma już też takiego problemu, że trzeba na pewno sprawdzać wszystko po 100 razy, czy się nie zapomniało, no bo tak jak pani powiedziała, zawsze można iść po prostu kupić. i kupić do jakiegokolwiek sklepu tak naprawdę. A jak się jedzie na przykład do hotelu albo jakiś apartament wynajmuje, to często tam już jest większość rzeczy na miejscu, że na przykład nie trzeba ręczników brać, bo tam już czekają, tak. jak są... Czyli jest wygoda. Tak, są... Tak jak pani mówiła, żelazko. Często ja się spotkałam z że żelazką, normalnie deska do prasowania, czasami jest nawet mop, miotła, że można sobie samemu mm -hmm. posprzątać, więc jest na pewno o wiele bardziej wygodniej niż kiedyś. Ale czy to dobrze, czy źle, że wygodniej? Wydaje mi się, że takie wakacje, jak pani miała, właśnie tak bardziej uczyły, że teraz taka, my jesteśmy w sumie trochę może bardziej przyzwyczajeni do tej wygody Yy, przez co w takich może no nie, że cięższych warunkach, ale odmiennych bardziej dla nas, nam by się wydawało, że one są ciężkie, a wcale by nawet takie mogły nie być. Bo powiem wam taki przykład, byłam u koleżanki i jej taki mały wnuczek powiedział babciu, ja bym chciał bananę, No i ona mówi, no to dobrze, no to proszę weź sobie, nie? On bierze i mówi, no ale co ja mam z nim zrobić? My tak na siebie popatrzyłyśmy, no bo jak on to ma zjeść? Ja mówię, oj wiesz co koleżanko, musimy zebrać wnuka do zoo, dać małpce banana, bo, bo dziecko nie wie, bo mamusia mu zawsze pokroiła. No i ja tak właśnie się teraz zastanawiam, czy, takie, czy tak właśnie nie jest, nie? No na pewno ka z każdym kolejnym pokoleniem, coraz młodszym, no to jednak dzieci są coraz bardziej przyzwyczajone do takiej właśnie wygody. Tak jak pani wspomniała też o tych obozach, że wszystko trzeba było zrobić samemu, że to uczyło Wypracz, samodzielności. Wypracować. No to ja jak byłam na obozach, no to zwykle to robili wychowawcy. Wszystkie, z każdym problemem szło się do wychowawcy. Jak coś zginęło, to też zawsze do kogoś, nie było raczej czegoś takiego, że jakąś taką bardzo odpowiedzialność się miało za to, co tam robiliśmy? I no, no, niestety idzie to chyba w takim bardziej kierunku, że dzieci coraz bardziej są przyzwyczajane do tych wszystkich wygód. Bo jakby jak wakacje, no to wakacje były, załóżmy trzy tygodnie, prawda? Ale wakacje trwały dwa miesiące. Grubne. Więc w jakiś sposób trzeba było potem się zagospodarować. Więc szczęście było, jeśli się miało babcie na wsi, prawda? to się wtedy jeździło do tej babci. Także ja nie mam kłopotu, ja wiedziałam, jak wygląda kura, koń, krowa, a teraz dzieci niekoniecznie wiedzą i, i, i znają takie zwierzątka. A jeśli nie wyjeżdżało się do babci, no to siedziało się działo się w domu i wtedy gra w dwa ognie, no bo piłka, basen, bo my mieliśmy takie szczęście, że na naszej koszulce był basen. Przy szkole w 59, teraz tam, gdzie jest Uniwersytet, Wydział Pedagogiki, mieliśmy tam basen, w którym woda była zmieniana od przypadku do przypadku, więc tam po prostu... Teraz dzieci nie wejdą do wody, jak tam jest troszeczkę, bo rodzice zaraz podnoszą alarm, że trzeba wymienić że to. A myśmy tam siedzieli, kąpali się, chlapali, suszyliśmy się na asfalcie przed szkołą i, no i tak spędzaliśmy wakacje. I tylko patrzyliśmy, kto już wrócił, kto jeszcze nie wrócił, skrzykiwaliśmy się i, i tyle. Najczęściej było tak, że każdy jeszcze gdzieś tam ciągnął za sobą młodszą siostrę czy, czy brata, bo przecież trzeba było się nim też zająć. Ja miałam szczęście być najmłodsza, więc ciągle byłam, bardzo lubiłam towarzystwo kolegów mojego brata starszego, bo to mi się bardzo podobało. No ale przecież oni mnie nie znosili takiej małej, ciągle z nią był kłopot, więc oni mnie tam wszędzie wypychali, odpychali się ode mnie. No, a, a, a ja tęskniłam, nie? bo ja chciałam z nimi chodzić, bo taka byłam ważna. Koleżanki moje też potem, o, bo to tak fajni chłopcy, nie? No to takie wakacje, to potem takie miłości wakacyjne różne były. No i tak, nawet nie wiem, kiedy się już tyle lat zrobiło. Jedne wakacje, drugie wakacje i, i czas szybko biegnie. No, ja na szczęście też jeszcze doznałam takich wakacji: chodzenie na trzepak, bawienie się na trzepaku od dywanów, na plac zabaw. Jak jeszcze nie miałam swojego telefonu, powiedzmy, jak miałam te 90 lat, i trzeba było chodzić pod blok i krzyczeć do okna, żeby ktoś zszedł. A potem się okazywało, że ktoś był na wakacjach i właśnie nie odpowiadał. No, więc właśnie ja jeszcze mam to szczęście, że. Takie fajne wakacje, tak. Tak, ale teraz jak patrzę na przykład po już tych młodszych dzieciach, jak teraz przechodzę przez to moje osiedle, na którym ja się tyle bawiłam, biegałam i tak dalej, no to tam jak już wychodzą, o ile wychodzą, to albo. Siedzą na telefonach albo bardzo krótko, generalnie od razu rodzice wołają do domów. Już nie ma czegoś takiego, że się siedzi do późnych godzin. Właśnie też miałam starszego brata, to jak już było później, to po prostu brat przychodził tam do mnie no i pilnował, ale bo ja nie chciałam w ogóle iść do domu. No a teraz mi się wydaje, że dla tych dzieci wakacje poza domem to jest bardziej kara niż te wakacje w domu przed komputerem, granie mm -hmm. bardziej z kolegami niż granie na placu zabaw itd. Tak to ja na przykład ym, wakacje lubiłam spędzać u mojej babci no, na działce, bo babcia ma taką działeczkę. I no, i to jest na takiej wsi trochę w sumie. Pamiętam, że tam jeździłam odkąd, no odkąd byłam bardzo mała i ja lubiłam tam jeździć, bo tam były takie dzieci. Ja nie utrzymywałam z nimi kontaktu, no bo nie miałam też wtedy telefonu, oni też nie mieli, więc my przez cały rok szkolny ze sobą nie rozmawialiśmy, ale jak w wakacje przyjeżdżałam, to pamiętam, że zawsze do późna biegaliśmy. Tam było takie wielkie pole i tam były też zrobione takie bramki z takich metalowych rurek i na przykład graliśmy tam w piłkę nożną mm -hmm. albo chodziliśmy. Łowić ryby albo z moją babcią. Zbieraliśmy marchewki, ziemniaki, różne takie rzeczy. Uciekaliśmy przed kurami, bo nas goniły. A z takich właśnie wakacji babciowych, że tak powiem, w dawnych czasach, nie wiem, czy wy znacie. My łapaliśmy chrabąszcze. Takie duże chrząszcze, takie chrabąszcze. Jego tak się Pacnęło i on spadał na ziemię, Złapeli, łapaliśmy je do butelek i rano, jeden przed drugim, każdy chciał pierwszy, bo kury po prostu szalały za tymi chrabąszczami, więc myśmy, każdy chciał, żeby już, żeby te jego chrabąszcze, te kury, no ale to też była taka atrakcja, bo nas tam pełno dzieci na takie górki się schodziło i każdy potem, a ja mam już tyle, a ty masz tyle. To tak, a propos takich wakacji działkowych i, i właśnie takich po zachodach słońca. A tutaj w mieście bardziej, no to ja też pamiętam, że ja głównie spędzałam na dworze wakacje że się po prostu, w sumie każ, ca, cały dzień spędzałam z taką grupką y, koleżanek i w sumie my się już dzień wcześniej umawiałyśmy, o której godzinie gdzie się spotkamy następnego dnia tak. i po prostu tam przychodziłyśmy i potem różne rzeczy robiłyśmy, szłyśmy na rower, albo jeździłyśmy na przykład na rolkach, szłyśmy na spacer, y, albo na podwórku u jednej, albo u drugiej na jakiś plac zabaw, jak rodzice mieli wolne, albo jak w Wrócili z pracy, to na przykład brali nas yy, na trzy stawy tam do parku. To pamiętam, że tam też bardzo lubiłam, bo tam był taki super duży plac, plac zabaw. Tam lubiłam jeździć i na przykład tam jeździliśmy albo w różne takie miejsca rodzice czasami nas na przykład na basen brali, tak po południu. To też pamiętam, że bardzo lubiłam. Bo wtedy tak cenie mm -hmm. jak było gorąco, mogliśmy się schłodzić na basenie i tak fajnie było. Tylko teraz na przykład y, najczęściej na wakacje jesteście dowożeni samochodami, najczęściej, prawda? Ja na wakacje dojeżdżałam pociągiem, jak już, więc to był taki też moment, bo pociągi były wiecznie przepełnione, i w pociągu się też zawierały różne znajomości i, i też takie przyjaźnie, które potem przetrwały, bo mało było samochodów po prostu. I... Trzeba było skorzystać ze środków lokomocji publicznej: autobusy i pociągi. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów.